będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marcin Szulkiewicz, Indy KHPL, znajdujemy się w warszawskim Centrum Atletyki, a ze mną Robert Jocz, witam serdecznie. Witam. Zapytam jaki... Zapytam jaki humor. Przyjeżdżałem tutaj, mówię, 2 listopada, zaduszki, czy będzie żałoba w WCA, ale tak jak już widzę, gadam trochę z chłopakami, to chyba tak źle nie jest, nikt się nie załamuje. No najgorzej się załamać i zamknąć i uznać, że już się nic nie da zrobić. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, coś można naprawić, poprawić, przeanalizować i iść dalej do przodu, próbować się odbudować. W takim razie przejdźmy do tego Fight Weeku całego. Czy są jakieś rzeczy, które trener wyłapał pozasportowe, bo fani często to podnoszą w komentarzach, pozasportowe, które mogły wpłynąć? Wiadomo, że Janek ma swoje jakieś... już mówię, ogromna presja jakby z pozycji... Faworyta i jakby presja całego jakby wydarzenia. Był mistrzem, oblegany reporterami, wywiadami. To go mogło zmęczyć tu bym szukał jakby może przyczyny, gdzie mogło coś się stać, zablokować. No, ciężko też mi powiedzieć, no, zupełnie miało to wyglądać inaczej. Oczywiście ja jestem jakby jestem trenerem Janka i to też jest moja odpowiedzialność. Ja tego nie zauważyłem, nie wyłapałem jakby. Nie dostrzegłem tego, że to tak się może skończyć. Plan był zupełnie inny i w ogóle nie wyszedł. No to może o tym planie w takim razie, co trzeba, wiadomo, czego nie trzeba było robić, czyli szukać parteru. Unikać, wiadomo, jakby prawdy ogólne, które tutaj wszyscy znawcy sportu MMA pewnie mówią, że nie dać się obalić. Oczywiście, że tak, nie? Oczywiście, że tak i... No nie oddawać pleców. Tak wyszło, Glover to wykorzystał, postawił wszystko na jedną kartę. Nie miał zresztą nic do stracenia. Jakby przegrał, to się nic nie dzieje, a jak wygrał, ma wszystko i tak się stało. No, ciężko mi też ocenić to do końca, co nie zagrało. Też no, było jakby walka rok temu, zupełnie inna forma, ten ogień w oczach Janka, kiedy wychodził do oktagonu. No, moim zdaniem no, Dominik Reyes i Israel Adesanya są lepszymi zawodnikami niż Glover, ale no po prostu gdzieś na przełomie tego czasu, który minął, gdzieś ta forma się zgubiła, znikła. No, opadła i nie było tego czegoś, co widzieliśmy w dwóch przedostatnich walkach. Jakby trener to jakby ocenił, czy to było tak, że nie wstrzeliście się z formą na Glovera, czy dyspozycja dnia zadecydowała? I to. No myślę, że nawet nie trzeba by było jakiejś mieć stuprocentowej formy. Po prostu no, nie zagrało jedno i drugie. Nie zagrało jedno i drugie. No, wynik walki taki jak widzieliśmy. Co będziemy próbowali? Będziemy próbowali się odbudować. Przy dobrych jakichś wiatrach i pomyślnym, jakby po naszej myśli, planie, po dwóch walkach można by było spróbować stanąć do title shota, ale no na razie nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, skoncentrujmy się na następnej walce, która będzie, ona będzie jakby najważniejsza, bo trzeba będzie ją wygrać. Będzie sobie można pozwolić na wyjście w niedyspozycji albo w jakiejś tam formie takiej tylko częściowej, bez kompletnego przygotowania. Musimy być przygotowani na 100% i to wygrać. A czy to przesunięcie terminu z 4 września na 30 października mogło mieć jakiś wpływ?
no ale nie, tu bym właśnie szukał gdzieś jakby, forma została jakby i cała jakby motywacja do treningu, do ciężkiej pracy gdzieś po tych walkach z Dominikiem Reyesem i Izraelem Adesanią gdzieś to powoli się jakby spłycało i nie było takiej, nie było takiego ognia do pracy i to się potem, myślę, że zemściło w walce. No pierwsza runda, to wiem jak wyglądała, no tutaj jakby 4 minuty na plecach, tutaj nie ma co gadać, ale zapytam, czy brak na przykład Adama Grabowskiego mógłby coś, czy jakby, albo inaczej, jego obecność w narożniku mogłaby coś zmienić, gdyby ta pierwsza runda tak wyglądała, jak wyglądała, jego podpowiedzi mogłyby na coś wpłynąć? No wiesz, podpowiadałby to samo co my, no nie, wóź kolano na klatkę i próbuj wstawać, no nie szło, no i tutaj trudno, wiesz, trudno jak nie idzie, trudno czasem... Po prostu są takie dni w życiu, że ci nic nie wychodzi. To był taki dzień. To był taki dzień. No i to akurat wyszło, że to była walka w obronie tytułu. To może głupio brzmi, ale no tak po prostu było. W takim razie jeszcze na koniec o tą drugą rundę. No tam tak naprawdę ta wymiana, znaczy początek walki w ogóle nie szedł źle. I w ogóle Janek też walkę w ogóle rozpoczął niskim kopnięciem, co mu się często zdarza. I ta druga runda zaczęła się lepiej, tylko... Nie pasował mu przeciwnik, bo skracał pod Janka, podchodził blisko i mu nie to mu nie pasowało. Walkę trzeba toczyć na nogach, uciekając przed gloverem na boki, tak jak to robił Gustafsson, Nikita Krylow, Corey Anderson. Wszyscy, którzy schodzą mu na bok, wygrywają z nim walki. No i oczywiście jest jeszcze jeden aspekt, nie można się dać obalić. Jeżeli te dwie rzeczy wprowadzisz do walki, to jest duże prawdopodobieństwo, że można z gloverem wygrać. Tak się nie stało, nie było chodzenia na nogach. No, co mogę więcej powiedzieć? No ja też jestem, też nie dopilnowaliśmy tego, żeby nasz zawodnik był podczas walki, tak reagował, no i to przegraliśmy. No to, co mam tutaj więcej dodać. Zapytam tylko, czy Janek tłumaczył tą próbę, nie wiem, nie poddania? Nie czuł w drugiej rundzie? Próbę poddania, no to o tym jeszcze jakby nie rozmawiać. Po prostu dobrze się wpiął za plecy i ale Janek próbował poddawać. Ten moment w drugiej rundzie, w momencie, kiedy Glover szedł za plecy, to wyglądało tak, jakby Janek próbował złapać, nie wiem, czy kimurę, czy gdzie jakby szukał jakiegoś poddania pod siatką, to obalenie pod siatką. Znaczy, obalenie pod siatką może i próbował do kimury, ale jakby oddał plecy, nie wiem, chyba Glover jakby przeskoczył gardę i był w dosiadzie i wtedy Janek oddał plecy i już z tego nie udało się wyjść. Ćwiczyliśmy ucieczkę za pleców, no też nie wiem dlaczego to... Ciężko mi powiedzieć, nie byłem na miejscu. Prawdopodobnie poszedł całą siłą, dobrze spiął, weszła ręka pod gardło. Tak, czasami tak jest, że już nie ma od tego odwrotu. Nie da się z tego wyjść, uciec. W najlepszym możliwym scenariuszu dobrze by było trafić, czy sprowokować, czy zorganizować walkę, jak zwał, tak zwał, z Rakiczem. To była pewnie najkrótsza droga. Natomiast dowiedzieliśmy się wczoraj chyba, Anthony Smith napisał, że kilka godzin po jego walce dostał ofertę walki z Jankiem. Nie, bierzemy każdego, kto, no, nie ma co tutaj wybierać. Bierzemy każdego, kto będzie przez UFC zgłoszony. No, czy to będzie Smith, czy to będzie Rakicz. Trzeba, żeby odzyskać tytuł, trzeba z nimi wygrać. Nie ma jakby wybierania, no. I tak robiliśmy wcześniej i to działało. I tak zrobimy teraz. Kogo nie dadzą, to z nim się będziemy bić. Tak jest. No dobrze, w takim razie my czekamy na kolejną walkę Janka, czyli wspieramy go i nie zostawiamy go, broń Boże. Zresztą fani też, no wiadomo, że troszeczkę zweryfikują się ci fani po tych porażkach, ale to może i lepiej, że się środowisko troszeczkę oczyści. Tak, natomiast jest masa, która Janka wspiera, my też wspieramy, także jutro się z nim widzimy, jutro też z nim pewnie porozmawiamy. On też pewnie parę słów do fanów powie. Trenerowi dziękuję za poświęcony czas i widzimy się następnym razem. Dziękuję.